Dzień dobry, jest nam niezmiernie miło po raz kolejny spotkać się w formule Q&A na naszym kanale GKS TV. Dziś w znacznej mierze dzięki Wam przeprowadzimy rozmowę z Dawidem Pędziałkiem, trenerem GKS-u Jastrzębie. To Wy jesteście współtwórcami tej rozmowy i to Wasze pytania za chwilę zadamy naszemu trenerowi. Dzień dobry Panie Trenerze. Witam wszystkich, dzień dobry. Jak już wcześniej wspomniałem, kilka dni temu poprosiliśmy Was o to, abyście za pośrednictwem Facebooka zadawali pytania naszemu trenerowi. Pojawiło się ich całkiem sporo i za te pytania bardzo serdecznie Wam wszystkim dziękujemy, a zatem przyszedł czas, by właśnie te pytania zadać trenerowi. Zanim zaczniemy, chcielibyśmy podkreślić, że niektóre z pytań były bardzo do siebie podobne i uszeregowaliśmy je w kilku kategoriach, w kilku blokach i właśnie w ten sposób będziemy teraz przepytywać naszego trenera Dawida Pędziałka. Panie trenerze, pierwsze pytanie od Wiktora Piekarza, które myślę, że też będzie doskonale wprowadzało nas do tej rozmowy, a mianowicie jak się Pan czuje jako pierwszy trener GKS-u Jastrzębie? Na pewno czuję się bardzo dobrze. No, na razie przed nami, inaczej na razie za nami drugi tydzień pracy i mam nadzieję, że idzie to wszystko w dobrym kierunku. Mamy wszystko zaplanowane, działamy zgodnie z planem i na razie wszystko jest w porządku. Mam nadzieję, że tak samo dobrze się będę czuł po kilku kolejkach ligowych. No tak, bo przecież wszyscy doskonale zdajemy sobie sprawę, jaki cel też, panie trenerze, nas tutaj wszystkich w Jastrzębiu czeka. Pojawiło się kilka pytań, które dotyczą preferowanego przez Pana stylu gry. Rafał Ko pyta, jaki styl gry właśnie Pan preferuje? Ofensywny jak trener Dziewicki, czy też styl defensywny jak trener Grzegorz Kurdziel? To znaczy, zanim odpowiem na pytanie, to powiem, że miałem okazję i przyjemność dużą pracować zarówno z trenerem Kurdzielem, ale później z trenerem Dziewickim. Jakby ja się nie zgodzę z opinią, że można trenerów ocenić zero-jedynkowo, że jeden był defensywny, a drugi był ofensywny, bo na pewno każdy z tych trenerów miał swój pomysł na grę. Z trenerem Kurdzielem pracowaliśmy tutaj półtora roku, jeszcze za czasów jedną rundę w pierwszej lidze. Widać było, jak ten zespół ewoluuje i biorąc pod uwagę jakość zespołu, jaka wówczas była, gdzie ci zawodnicy, którzy wtedy grali, teraz są. Jakby trener objął i przyjął taki plan i taką narrację, jeżeli chodzi o grę, że na dany moment była ona najbardziej skuteczna. Kolejno wiosną, jakby po wzmocnieniach tutaj zarząd klubu jakby wzmocnił zespół jakościowymi zawodnikami, bo przypomnę tylko, że dołączył wówczas wtedy i João Guilherme, i Ricardo Vaz, i Kacper Zych, także jakościowi zawodnicy, jeżeli chodzi o ten poziom rozrywkowy. I zespół prezentował się już troszkę inaczej. Ta gra była, częściej kontrolowaliśmy też mecze wtedy z piłką, więc ja tu na pewno nie powiem, że trener Kurdziel był typowo defensywnym trenerem. Natomiast zgadza się, był zorganizowany jego zespół w defensywie dobrze i dawało to wtedy efekt. Jeżeli chodzi o trenera Dziewickiego, to zupełnie inna osobowość, zupełnie inny trener, natomiast ze swoją wizją jasno jakby przedstawił, jak chce grać, że chciał budować akcję wielopodaniowo. Tutaj, jeżeli chodzi o rozwój zawodników indywidualny, kładł na to duży nacisk i na pewno tutaj zdarzały się mecze, że też jednak częściej byliśmy w obronie średniej czy w obronie niskiej za trenera Dziewickiego. I też dawało to efekt. No, z trenerem Dziewickim pracowaliśmy krótko, bo wszyscy wiemy, jaka była sytuacja i co się wydarzyło. Nie chciałbym już do tego wracać. Natomiast już teraz odpowiadając na pytanie, jakim ja chciałbym być trenerem, chciałbym być przede wszystkim trenerem skutecznym i objąć taki plan i pomysł. Wdrażamy już to teraz powoli, żeby nasz zespół był przede wszystkim powtarzalny. I żeby zachowania, zarówno te defensywne, jak i z piłką w ataku były powtarzalne i zespół wiedział, co ma robić w każdej fazie gry na boisku, a będą pewnie mecze, jak w tej lidze bywa, że to przeciwnik będzie miał częściej piłkę, będziemy w obronie niskiej czy średnio niskiej, a będą również mecze takie, że trzeba będzie ten mecz kontrolować z piłką, czy jestem przekonany, że to, co proponujemy zawodnikom, ma sens, jakby po analizie, jaka ta liga jest,
i będziemy starali się dobierać taką taktykę i taki rodzaj obrony czy ataku, żeby na danego przeciwnika w naszym odczuciu był najbardziej adekwatny i odpowiedni. I mam nadzieję, że da to punkty już od początku rundy wiosennej, bo na to wszyscy liczymy. Myślę, że teraz ludzie lubią wyczerpującej odpowiedzi. Wielu kibiców, panie trenerze, interesuje inaczej może. Kibice bardzo lubią, bardzo chcą oglądać drużyny ofensywne, drużyny, które strzelają wiele bramek i właśnie w związku z tym pojawiło się kilka pytań odnośnie już stricte gry ofensywnej. Mianowicie Szpica pyta, czy planuje trener grać z dwoma typowymi napastnikami, ustawieniem na przykład 1-4-4-2, czy w dalszym ciągu będziemy się męczyć jak inne drużyny w ustawieniu 1-3-2-3-1. Z czym ewidentnie nam nie po drodze. Takie jest zdanie naszego kibica, no i jakie tu trener preferuje ustawienie. Jeżeli chodzi o ustawienie, to na pewno nie chcielibyśmy być zakładnikami jednego ustawienia. Wiadomo, że trenujemy w określony sposób, będzie to widać po meczach sparingowych. Natomiast tutaj myślę, że nie jest problemem ustawienie, tylko przede wszystkim nastawienie zespołu, sposób, w jakim mają reagować w każdej fazie gry i jak się mają zachowywać. I myślę, że jeżeli te zasady, które chcemy wpajać zawodnikom, będą realizowane, to czy będziemy grać z jednym napastnikiem, czy z dwójką napastników, to już tak naprawdę jest sprawa drugorzędna, a kluczowe przede wszystkim dla mnie jest to i dla sztabu, żebyśmy wiedzieli, co mamy robić, a czy będziemy grać jednym napastnikiem, czy dwoma, to już w zależności, tak jak powiedziałem w poprzednim pytaniu, zależne od meczów, od przeciwnika, od sytuacji w tygodniu, więc możemy grać dwójką napastników, możemy mieć dwóch napastników nominalnych na boisku, grając w ustawieniu tak naprawdę z jednym nominalnym napastnikiem, tak jak to było jesienią, bo zdarzało się też tak. Natomiast nie odpowiem zero-jedynkowo, że będziemy grać dwójką albo jednym. To wszystko będzie, wiele składowych na to wpływało. Kolejne pytanie, które również wynika z tego zainteresowania. Misiek SJZ Młody pyta, czy właśnie w pierwszej linii, czy jeżeli chodzi o napastników, planuje Pan jakieś wzmocnienia na tej pozycji? Nie, tutaj jeżeli chodzi o pierwszą linię, jeżeli stricte chodzi o pozycję numer 9, to uważam, że mamy dwóch jakościowych zawodników na ten poziom, bo zarówno Michał Bednarski, jak i Kacper Zych, w mojej opinii, są to naprawdę jakościowi zawodnicy z dobrymi warunkami fizycznymi, dobrze pracujący bez piłki również, więc tutaj na tą pozycję na pewno nie będziemy chcieli szukać wzmocnień, jeżeli chodzi o pozycję numer 9. Wiadomo, nigdy nie mów nigdy, jeżeli się coś wydarzy, pojawi się jakaś, nie wiem, perełka, okazja, no to różnie może być. Natomiast na pewno nie zakładamy pozyskania zawodnika na pozycję numer 9. Rozumiem. Panie trenerze, zima, no to także oczywiście czas ciężkich i wytężonych przygotowań, ale również czas transferowy i właśnie jedno z pytań dotyczy już stricte transferów. Tu mieliśmy pytanie o napastnika, ale myślę, że kolejne pytanie pana Mariusza Fajkisa dotyczy również i pozostałych pozycji. Jakie trener planuje, jakie klub planuje wzmocnienia tej zimy? To znaczy, rozmawiając w zimie, w grudniu z dyrektorem Lechowskim na temat potencjalnych wzmocnień i budowy kadry, potrzeb, jakie w mojej opinii są kluczowe, no to tak naprawdę udało się bardzo szybko pozyskać Pawła Baranowskiego, który od początku, już w grudniu sobie go, że tak powiem, założyliśmy, że chcielibyśmy go pozyskać, jego doświadczeniem, ograniem na szczeblu centralnym w Polsce i też nie tylko w Polsce, bo też grał i w Kazachstanie w najwyższej lidze, to uważam, że całokształt, profil tego zawodnika będzie dla nas dużym wzmocnieniem. Natomiast jeżeli chodzi o pozostałe kwestie, to tutaj rozmawiamy, chcielibyśmy pozyskać jeszcze jednego jakościowego zawodnika, że tak powiem, rozmowy są toczone. I zobaczymy, jak sytuacja się rozwinie. Natomiast to, na czym nam zależało przede wszystkim, to żeby utrzymać tą kadrę, która jest. Jeszcze nawet ją troszeczkę uszczuplić. I jako transfer również możemy traktować Muszkę, naszego Krystiana Muchę, naszego skrzydłowego, bo praktycznie jesienią grał ostatnie dwa mecze w niepełnym wymiarze czasowym, wracając po kontuzji, ale praktycznie w całej rundzie nie mogliśmy z niego korzystać tak, jakbyśmy chcieli.
a również wiemy, że jest to jakościowy zawodnik, do nas wraca, jest w pełni zdrowia i mam nadzieję, że również ta wiosna będzie dla niego udana. Panie trenerze, pojawiły się również pytania dotyczące zarówno drużyny rezerw, jak i akademii. To poniekąd są dwa bardzo podobne zagadnienia, ponieważ zawodnicy, którzy grają z najstarszych roczników naszej akademii, występują również w drużynie rezerw i panowie Kamil Stachura, a także pan Michał Kłosow, można to pytanie połączyć w jedno, pytają, czy pan tych zawodników obserwuje, czy ci zawodnicy mają szansę, aby w najbliższym czasie zagrać u pana w pierwszym zespole. To powiem tak, jesienią oglądaliśmy wiele meczów zarówno zespołu rezerw, jak i zespołu występującego w najwyższej lidze w województwie, czyli rocznika 2-7, bo tam są zarówno w rezerwach, jak i właśnie w tym roczniku. Na ten moment są to zawodnicy, którzy są najbliżej, że tak powiem, zainteresowani, w kręgu zainteresowań nas jako sztabu pierwszego zespołu. I powiem wprost, może to nie wszystkim się spodobać. Nikomu nie będziemy na pewno starać się robić, nie wiem, wizerunkowo fajnie i tak dalej. Jeżeli jakość takiego zawodnika będzie adekwatna do tego, żeby trenować i funkcjonować na poziomie centralnym, na pewno taki zawodnik będzie zapraszany. Jest grupa zawodników, mogę tutaj podać nazwiska, która już jesienią była zapraszana, że zdarzało się, że również byli już w kadrze meczowej pierwszego zespołu przy okazji kilku meczów ligowych. Mam tu na myśli zarówno Gracjana Sajdaka, Arkadiusza Oślizło, Wojtka Katusa, który jest cały czas w kadrze pierwszego zespołu i funkcjonuje. Więc tych chłopaków mamy na pewno na radarze, że tak powiem, i pod obserwacją. Ale nikomu tutaj jakby dla samego, nie wiem, opinii, kibiców, żeby kogoś zadowolić, nie będziemy brać, żeby też chłopakom nie robić krzywdy, bo śledzimy mecze zespołu rezerw i wiemy, jak to wygląda, jeżeli chodzi tam też o rywalizację na tym poziomie seniorskim. Dla tych chłopców to jest tak naprawdę przetarcie. Jesteśmy wspólnie z trenerem Galikowskim w stałym kontakcie, jeżeli chodzi o zespół właśnie rezerw. Tutaj też opiniujemy, jakby jak trener to widzi, który prowadzi tych chłopaków na co dzień. Tak samo z trenerem Damianem Mikołowiczem, który prowadzi rocznik 2007. I jakby proszę mi wierzyć, jeżeli będzie chłopak, który będzie zasługiwał na to, żeby grać w pierwszym zespole, to dla mnie jako trenera, myślę, że dla każdego trenera, jeżeli jest to chłopak młody, który jest równorzędny albo nawet troszkę gorszy, ale stąd wychowany, to każdy na takiego chętnie postawi. Natomiast, tak jak powiedziałem jeszcze raz, nikomu nie będziemy dawać nic za darmo, bo to też jest dla tych chłopaków później krzywda, jeżeli coś będzie za szybko i tak dalej. Jeżeli będą pracować cierpliwie. Na pewno o tych chłopakach mamy duże, że tak powiem, dużą wiedzę na temat tych chłopaków. Będą dostawać szansę najpierw treningowo, a jeżeli jakiś chłopak zaskoczy i uznamy, że zasługuje, że to jest ten moment, to na pewno taką szansę dostanie. To jest logiczne i normalne. Rozumiem. Panie trenerze, pojawiło się też personalne pytanie odnośnie jednego z naszych zawodników, odnośnie zawodnika, którego kibice jeszcze nie tak dobrze może nie znają. Pan go zna na pewno lepiej. Pan Patryk Antończyk pyta, czy za pańskiej kadencji kibice możemy liczyć na więcej występów Kokiego Togitaniego? Tutaj znowu powiem taką, dam taką odpowiedź, która będzie po prostu prawdziwa, nie będę owijał w bawełnę. Jeżeli chodzi o Kokiego, tutaj tych minut jesienią było bardzo mało, jeżeli o niego chodzi, nawet jeżeli był już później zgłoszony, bo wiemy, jakie były zawirowania, jeżeli chodzi o jego osobę. I tutaj również jakby biorąc pod uwagę całokształt, ja tego chłopaka znam dosyć długo, bo jeszcze za czasów trenera Kurdziela, gdzie z nami trenował praktycznie cały rok, nie był zgłoszony z różnych przyczyn. No to powiem tak, że na pewno obserwujemy go, jest z nami cały czas w treningu i rywalizuje. Jeżeli udowodni w sparingach, że będzie przydatny i jego zachowania na boisku będą odpowiadały tego, czemu chcemy, no to na pewno będziemy z takiego chłopaka też korzystać, to jest jak najbardziej, ale nie obiecam kibicom, że będzie grał więcej, albo będzie grał mniej, albo nie wiem, może się okazać, że będziemy chcieli, bo ten chłopak tak naprawdę w Polsce rywalizował tylko na bardzo niskim poziomie, nie grał na szczeblu centralnym w ogóle. Może się tak zdarzyć, że klub będzie chciał go wypożyczyć, żeby się ograł, żeby wrócił, ale tutaj nie, naprawdę to tylko mówię czysto hipotetycznie, nie zakładam jeszcze niczego.
ale nikomu nie zagwarantuję, że tutaj Koki będzie grał więcej. Na pewno ten chłopak umiejętności czysto piłkarskie ma duże, ale są inne czynniki, które też wpływają później na decyzję trenera, o których nie chciałbym tutaj mówić, bo są rzeczy takie, które po prostu nie powinny, są szatniowe i tutaj wewnątrz sztabu. Ale jeszcze raz powtórzę, jeżeli jego jakość i postawa będzie taka, która uznam, że będzie dla nas przydatna i pomocna, to na pewno będzie grał tak jak każdy dobry zawodnik. Oczywiście, tajemnice szatni to jest kwestia oczywista. Każda szatnia tę tajemnicę musi mieć, ale panie trenerze, nie jest tajemnicą. Kwestia, która się pojawia w kolejnym naszym pytaniu od pana Sebastiana Dudy. Pytanie, które gdzieś już padało i pojawiło się w naszym wywiadzie z dyrektorem Lechowskim. Czyli jaki jest, panie trenerze, cel na rundę wiosenną sezonu 23-24 drugiej ligi? No tutaj żadnym zaskoczeniem nie będzie, jak powiem, że celem głównym i jakby podstawowym jest utrzymanie klubu na szczeblu centralnym. Natomiast tutaj, jeżeli chodzi o nas jako sztab, o mnie, o zespół, no to każdy najbliższy mecz będzie takim trochę małym finałem, bo wiemy, jaka jest sytuacja, jeżeli chodzi o tabelę. Na dzień dzisiejszy, no, jesteśmy na miejscu spadkowym, będziemy starali się jak najszybciej, mówiąc tak kolokwialnie, wydźwignąć zespół na wyższe miejsca. Tutaj nie chciałbym mówić o żadnych innych celach, bo mówię, priorytetem jest to, żebyśmy bezpiecznie skończyli ten sezon, ale tabela jest tak płaska, że tutaj tak naprawdę dwa mecze wygrane, daj Boże, z rzędu zmieniają optykę i później te cele są często inne i odczucia kibiców też są inne, bo jest tak bliska ta liga, że tutaj naprawdę każdy zespół może wygrać z każdym. Mieliśmy tego przykład jesienią, bo liga jest bardzo wyrównana. Natomiast głównym i podstawowym celem jest utrzymanie zespołu w drugiej lidze. A więc odpowiedź jest taka, jak mogliśmy się spodziewać, ale oczywiście ta odpowiedź nie może być inna. Panie trenerze, było poważnie, teraz na koniec może troszeczkę luźniej, chociaż tutaj kibice zadali kolejne pytania i pewnie też liczą na pańską odpowiedź, ale też myślę, że w naszej rozmowie nie chodzi o to, aby było tak do końca sztywno, tylko może być też troszeczkę zabawniej. Chociaż to pierwsze pytanie muszę przyznać, że nie jest inaczej. Może nie wszystkim będzie do śmiechu. Pan Sławomir Dropek pyta, czy pan trener ma tak zwany cojones i w razie potrzeby będzie w stanie odsunąć do rezerw starszych zawodników robiących zalęt w szatni. Rozumiemy, że to pytanie jest dosyć hipotetyczne, ale trenerze, bardzo proszę. To znaczy tak, przede wszystkim ja znam tą szatnię dosyć długo. Myślę, że tutaj nie ma takich zawodników, którzy będą, nawet jeżeli będzie sytuacja taka, że nie wiem, że nie będą grali, że coś tam nie będą robić zamętu i takich sytuacji nie będzie. Natomiast tak jak powiedziałem też zawodnikom, że priorytetem dla mnie jest zespół, a później dopiero każdy kolejny piłkarz, albo inaczej, nie kolejny, tylko każdy piłkarz z osobna, to jeżeli będzie potrzeba, to każda decyzja, która będzie miała pomóc zespołowi jako całości, będzie podejmowana, ale tak jak powiedziałem, tutaj u nas starsi, doświadczeni zawodnicy są na tyle świadomi i przede wszystkim też jakościowi, że mam nadzieję, takich sytuacji nie będzie. Oby takich sytuacji nie było. I ostatnie pytanie, panie trenerze. Krzysztof Komar pyta. W rundzie wiosennej rozegramy 8 spotkań na wyjeździe. Czy trener jest w stanie się założyć ze mną, czyli z panem Krzysztofem w tym wypadku, o 100 zł, że przywieziemy z tych meczów więcej niż 12 punktów? To takie pytanie, no wiadomo, że każdy mecz chcielibyśmy wygrać, natomiast tutaj z nikim nie będę się zakładał, mówię już teraz poważnie, bo nie rozumiem, no oboje mamy ten sam cel, chcemy wygrywać i tutaj wiadomo, pół żartem, pół serio pytanie, natomiast będziemy starali się punktować od pierwszego meczu wyjazdowego, żeby przełamać ten impas wyjazdowy, bo jak wszyscy wiemy, jesienią nie zdobyliśmy w żadnym z wyjazdowych meczów kompletu punktów. Terminarz jest taki, że zaczynamy trzema meczami wyjazdowymi i my będziemy starali się, tak jak jeszcze raz powtórzę, w każdym meczu grać o pełną pulę i mam nadzieję, że pan, który zadaje to pytanie, ma taki sam cel jak my i tutaj na pewno nie będę się zakładał, bo myślę, że ten pan też może przegrać, a po co mu to? Okej. Tak więc optymistycznym akcentem, moi drodzy, kończymy naszą rozmowę z trenerem Dawidem Pędziałkiem. Wyczerpaliśmy już
wszystkie pytania. Raz jeszcze bardzo serdecznie dziękujemy Wam za te pytania i dziękujemy trenerowi. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, tak jak już wcześniej wspomniałem, że wyczerpaliśmy wszystkie tematy, które na chwilę obecną się pojawiają, które myślę, że są ważne do omówienia i zaspokoiliśmy Waszą ciekawość. Moi drodzy, jednocześnie korzystając z okazji, chcielibyśmy zachęcić tych, którzy jeszcze tego nie zrobili, aby zasubskrybowali nasz kanał GKS TV w serwisie YouTube. Wtedy z pewnością nie ominą Was kolejne bardzo ciekawe materiały, których w najbliższym czasie powinno się pojawić na naszym kanale całkiem sporo. Jednocześnie obserwujcie również wszystkie nasze media społecznościowe, a więc nasze oficjalne profile na Facebooku, Instagramie, a także na X-ie, czyli niegdysiejszym Twitterze. Tam również wszystkie niezbędne informacje, jak również takie informacje zamieszczamy dla Was i przygotowujemy specjalnie dla Was na oficjalnej stronie internetowej naszego klubu, czyli gksjastrzębie.com. Przypominamy również, że od kilku miesięcy funkcjonuje nasz oficjalny kanał na WhatsAppie i tam również wszystkie najświeższe wieści pojawiają się, a więc zachęcam do korzystania z naszych mediów społecznościowych. Na dziś bardzo dziękuję i słyszymy się, a także widzimy się niebawem. Ja również ze swojej strony chciałbym zachęcić wszystkich kibiców, aby wspierali nas w licznym gronie w rundzie wiosennej i już od pierwszych meczów wyjazdowych, aby nas dopingowali i byli z nami, bo naprawdę zespół będzie potrzebował i wszyscy będziemy potrzebować Waszego wsparcia, także serdecznie zapraszam już na pierwszy mecz wyjazdowy z Hutnikiem Kraków.